Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Hydronir. Moi drodzy, no zarobiliśmy trochę kasiotki. To teraz by się przydało coś kupić, no nie? Kasy mamy jak lodu. Byłoby jeszcze więcej, no ale niestety. Wyszło jak wyszło. Dobra. Wiertło tylko żelaza, to sobie weźmiemy. I to ile wyjdzie? 552 i to jest sortownik, tak? Chyba tak. No nie wiem, zobaczymy. I została nam jakaś drobnica. Myślę, że dobrym pomysłem będzie podjechanie wózkiem. Aj. I zobaczenie jak to wygląda. Następna nasza inwestycja myślę, że będzie właśnie polegała na zakupie jakiegoś sprzętu do jeżdżenia. Żeby się już nie bawić w takie, wiecie, chodzenie. O. No, teraz słoneczko, iść to połóż. Udało się, dziwo. To już się trzyma. I to już się trzyma. No dobra, to jest wiertło. Które można postawić gdzie się chce, tak? Kurde, ja nie wiem. Wiertło klasy pierwszej działa szybciej i ma lepsze ciśnienie wody. Ja was kochani przepraszam, ale czasem no niestety nie mogę ani odkaszlnąć ani z tych rzeczy i no męczy mnie. Dlatego chwilowo musiałem przerwać nagrywanie. Ale dobra, tutaj wydaje się być wszystko git. Rozumiem, że tego w ten sposób nie podłączymy. Tego nie podłączymy, chyba że... To jest taki. Widzicie? To jest tu i to jest tu. Coś tam leci sobie. Najgorsze jest to, że tego nie widzę. To jest ziemia, dobra. Kapuję. I tak. Czemu to nie idzie? No bo tu też wody potrzebuje. To też potrzebuje wody. To trochę lipa pod tym względem. No bo tak, tego nie postawię z tej strony. Musiałbym to postawić jednak w ten sposób. I tu jakoś tą rurę podłączyć. Zastanawiam się, jak to zrobić. Naprawdę zastanawiam się, jak to zrobić, bo trochę mi to nie pasuje. Trochę mi to nie pasi. O nie, wpadłem w dziurę. Wpadłem w dziurę, przestań. Podłączenie wody jest tu. Kurde, na odwrót. O tu. To teraz nie działa. Tylko teraz nie działa.
No i nie wiem czemu. O, teraz działa. Teraz działa. Teraz działa. Czemu nie można go postawić tu? To się nie pasi. Coś mu nie pasi, cholera, no. Wyłączmy to. Na pewno będziemy musieli kupić rurki takie, to wiecie, łączeniowe. I od razu kasę weźmy. Jakieś drogi chyba nie było. W ogóle chyba jedna rurka została nasza jeszcze nawet. T1. Nie, nasza rurka. Alrurencja. Okej, zabieramy to. O nie, ale to jest tylko pionowa. Nie wiedział. Może to jest boczna. Ja boczną potrzebuję. To jest ta. Dobra, no bo ja nie wiedziałem. Ja nie wiedział. Nie wiem, dlaczego chyba nie mogę tego postawić teraz tu. Więc na wszystko przyjdzie czas. Zabieramy. To jest chyba za dużo śmieci tu. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Krowę porwał ptak. Dobra. Nadal nie. Dobra, a teraz? Teraz też nie. Ja mogę to wszystko wywalić oczywiście, nie ma problemu. Dobra, wszystko wywaliłem. No co jest nie tak? No dobra, to jest zrobione w ten sposób. Tu mogę dać... Nie mogę dać kolankę. Chyba, że w ten sposób. No ale to też się tak nie zdziała. Uch. Nie wiem. Ja w ogóle sobie to pościągam na razie. To tu... W ten sposób... Właśnie, ale non-stop mam problem z wodą tutaj. To mi za cholerę nie wleci, no. Choćbym bardzo chciał, to mi to tak się nie uda zrobić niestety. Bo jeszcze to wywalimy tu na chwilę. Tu damy to. No właśnie, bo to blokuje? Może i nie blokuje. Dobra, zobaczymy, no zobaczymy. Jest ta rureczka.
bo to była to prosta rurka. Dobra, to też wiele wyjaśnia w tej chwili. Opa, i tu idzie druga rura spustowa. Coś tu kurde nie działa. A jednak i działa. Jaja. Jaja, jaja. I to sporo dziaja. Mamy pierwszą automatykę, kochani. Chyba nie dziaja. Nie wiem, co się z tym dzieje. Czemu to nie idzie w ten sposób? Musiałem 2? 0, 0, 0. Ej, dobra, to widać, 51. No, ale to ma problemy. Zobaczcie, że tu wszystko się poklinowało. Ta maszynka leży w środku. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Okej, to tak, to było tutaj, prawda, prawda? Musimy to jakoś niżej dać, no bo to nie wychodzi tak jak chcieliśmy. W ogóle przydałyby się jakieś, wiecie. No poczekajcie. Może to głupio robię. I po prostu zbawić się takie rzeczy. Wystarczy. Jak człowiek. Przedłużyć sobie te rurki. Wiecie, ja też się dopiero tego uczę, więc musicie mi to wybaczyć. Opa. O. Nie to. Brakuje mi jeszcze jednej rury chyba. Przynajmniej ja jej nie widzę tutaj. Kasa została chyba tam. Rura w sumie też została tu. Czekaj, się coś pojebało. O tak. Zobaczcie, to jest rura, która tylko i wyłącznie pompuje wodę. Inaczej się nie da. Tego kolanka też się inaczej nie da nałożyć. Trochę przykre. Nie widzę, co bym mógł tutaj wziąć. Żadnych szyn nie ma, takich wiecie, żeby można było sobie tym przelecieć. Tak budowlany jest mi niepotrzebny. Mogę tu rurę jeszcze wziąć. Mało kasy zostało. Mało kasy zostało, no ale widać, że ta automatyka jest do zrobienia. Hmm.
Ja nie wiem, czemu nie da się tego zrobić w dół. To mnie bardzo irytuje. To mnie bardzo irytuje. Dlaczego tego się nie da zrobić w dół? No bo tak, no to potrzebuje sporo miejsca. Wiesz, też tego nie zrobimy. Au. Ja widzę, że i w powietrzu się da. No w powietrzu też się da. Zrobimy to tak. O, i teraz już działa. No właśnie, ale to by było wszystko pięknie. Jakby to wlatywało tak jak teraz. Kto tu tak nakopał? Kto tu tak nakopał? Nie wiem, co za baran tu nakopał tak. Weź to zakryj. Narób więcej dziur innych, ale to zakryj. Jak podłączyć tą wodę? To naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia. Ta rura jest znacznie wyższa. Ta rura jest znacznie wyższa. No tutaj wszystko, ta hydroponika jest dobrze zrobiona. To brakuje mi rury, która byłaby pionowa. Chyba musimy iść do Bridgeport nadal zobaczyć. Tam coś znajdziemy, no bo innej opcji nie widzę. To tak, kasy zbytnie nie mamy. Przynajmniej przejdźmy się i zobaczmy. Na szybciorku. Dobra, coś się szło w górę. W ogóle w tym Iron Nil jest tylko i wyłącznie widzę, że giełda. Mamy questa w tym Bridgepour. W sumie są jeszcze w Icehelm widzę, że dwa sklepy. Ale tak to nie ma. No to. To może tak, zróbmy sobie to w ten sposób, że przejdźmy się na razie po tych wszystkich sklepach. Zobaczmy w ogóle, co mamy do kupienia. Co jest możliwe do kupienia w tej grze. I dopiero wtedy będziemy decydować. Oj nie. Dobra, tutaj widzę, że jest giełda. Jewelry. I store. Mamy całe sztabki do bezpiecznego przechowywania, świetnie. Sokół. Luksusowe stoły. Łóżka. Trony, Jezu, ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Przenośniki są. Łącznika, hak centralizatora, ja pierdzielę. Są przenośniki, faktycznie. I czyżby... Okej, kochani, sorry, ale znów cięcie. No, niestety, męczy mnie strasznie. Męczy mnie strasznie kaszel, a nie mogę kasłać.
Jest to dla mnie po prostu dramat. Widzę, że są inne rurki, tylko tak, nadal nie mam połączenia takiego pionowego, nie wiem czemu. Hak do filtra wody, hak do pomiaru ciśnienia wody. Nie widzę pionowego. Logiczna praca do klejnotów. Dźwignia logiczna. No właśnie. Kurde, no nie widzę tego, no. Nie widzę tego. Może jestem ślepy. Rura wodna. No nie ma. Kurde, faje nie ma. To są, widzę, że budynki, tylko i wyłącznie. Budynki jeszcze nas nie interesują, ale to jeszcze. Blitz House, keep out. Dobra, kochani, wracamy. Ja wam powiem szczerze, że ja tu nagrywam ten dalszy ciąg już około 4 dni po próbie nagrania tego. Nie pamiętam, co ja to sobie robiłem. Wiem, że to zrobiłem od kolei cięć. Gdzie jest mapa? Ja tutaj przychodzę bez mapy. Naprawdę ja tu przychodzę bez mapy? Chyba ta. Chociaż nie wydawało mi się, że bez mapy przyniosłem. To my tu mamy młotki budowlane, tępe grabie. A, to były domostwa, dobra. To były domostwa, dobra, pamiętam. Pamiętam. Ten Blitz House chyba, tak? Tak. Dokładnie. Sklep spożywczy. Czy ty coś sprzedajesz, nic nie sprzedajesz? Jubiler to raczej... Kupujesz, nie sprzedajesz. Bo po prostu nie wierzę, że ja tutaj przyjadłem bez mapy. Wierzyć nie chcę. Aż mi się wierzyć nie chcę. Naprawdę jestem głodny. Miska na zupę. No dobra, tylko... Ja ci tego nie zrobię, bo nie mam jak. Nie mam jak. Power and logic. Jak tam nic? Opson's Power Works. Dobra, co ty tu masz? Logic Mini Nuke. Możesz podać skrajne unicestwienie i utratę życia. Logika tratyli. Liczniki logiczne. Czytnik wag logiczny. Wow. Zawory wody logiczne. Co tutaj mamy? Kable logiczne, palety. No sporo tego. Cottage supply coal. Co my tu mamy? Tutaj niestety nic nie mamy. Chyba, że tutaj jeszcze będzie. Spend your tokens here. O, złote tokeny. Rura wlotu wody z kamienia rdzeniowego. Tak, logiczny piły. Temu poszukiwaczy. Zaawansowany kilof. O Jezu, jak to dużo kosztuje. Jezus Maria. Tablice zadań. No to dzisiaj taki czysto clearowany exploring. Szkoda, że mapy nie wziąłem. Chyba nie wziąłem. To paletki kolejne. Piętro domku. Co rzeczy tylko związane z chatką. Naprawdę nie wziąłem tej mapy? Ale głupi czasem jestem.
Zwinny drewniany wózek. Szybki drewniany wózek. Szybki, a zwinny, który jest lepszy? Kosztuje tyle samo. Jest drewniany wózek. Aha, czyli to jest inny niż nasz. Chodź przez samochód, kurwa, no bez jaj. Kursy. To jest jakiś żart. Dobra, wychodzimy z tego grajdołka i tak. Z tego co pamiętam, w lewo mamy powrót do naszej bazy. Tylko no, ja bym się wrócił po tą mapę, cholercia, no. Bez mapy to my tutaj gucie zrobimy. Albo dobra, kij. Lecimy bez mapy. W razie czego cofnę się na zakończenie odcinka jeszcze do domku i tyle. Co to za tablica? Co to za tablica? No dobra, Bridgepur. Drag Quarry. Drag Quarry jest tą stronę. No właśnie, może to czas po prostu zmienić. Dove Hope. For sale. I tu możemy sobie to wykupić. I tu cały teren kopalniany byśmy mieli. No. Nie powiem. To z tym dowody fajne. W miarę prosto. Czyli tak, najprawdopodobniej możemy po prostu kupić te pasy transportowe, które widzieliśmy. I chyba dzięki temu po prostu właśnie jakimś cudem sobie to transportować dalej, ale to ciężko mi to określić. Grandlefield. Co my tu mamy? O, co ty sprzedajesz? Doniczki, konewki, pudełka nasiona, hak do szatkowania warzyw, czyli możemy się bawić też czysto w ogrody. Piece, młyny. Młyny. Co ja mówię? Młyny! Ty chcesz ode mnie? Miska na zupę, tylko tej miski na zupę nie umiem zrobić. Dachy szklarni. Szklarnię można nawet mieć. A i rozumiem, że też na tamtym placu możemy się rozbudować. Kurde, ja się zgubię. No i teraz pytanie, w którą stronę? Wracamy stamtąd. Sobie tak próbuję mniej więcej ogarnąć. Tam się wrócimy. O, tu jest druga skaz. Bridgepur. Tą stronę. Drag Quarry jest tamtą stronę, czy tak, tamtą stronę. Idziemy na Dredge Quarry. Dredge Quarry. O, i to też jest for sale. Tylko 1200? Serio? Ale to jest dupa, jeżeli chodzi o wodę. W ogóle nie ma wody. No dobra, jest jakaś tam woda. Mała sezawka jest. Ale 1200 to nie jest za dużo. Teoretycznie byłoby nas stać na to. Taki cichy zakątek, no tylko tą wodę będzie trzeba ciężko ciągnąć. Dobra, czyli drag quarry. Jest po prostu mieścinką do zamieszkania. Mieścinką, polem do zamieszkania, aż się kawy napiję. W tym odcinku jest tyle cięć, co ja mam praktycznie na brzuchu.
No ale moi drodzy, powiem wam, że znacznie lepiej się czuję, kurczę. Człowiek odetchnął. O, tu kolejny jest. Kolejna mieścinka i ona się nazywa Mildrew's Aquifer, nie wiem jak się to wymawia. Znowu widzę, że zadawki też nie ma. To naprawdę chyba zadawki nie ma. To jest chyba najgorsza mieścinka. Bez wody. No nie ma wody, serio. O. Tu słabiuchno. Tu słabiuchno. To 970, chyba najtaniej. I wchodzimy w tereny górzyste. Wchodzimy w tereny górzyste. Bo wam powiem osobiście, że te odcinki w sumie na zapas trochę wejdą. Ten odcinek wchodzi w niedzielę. Mnie nie ma niestety w niedzieli. Wiecie, prawo, lewo, prawo. Nie ma mnie do niedzieli niestety. Ale potem myślę, że sobie troszeczkę... O, lag spike. Lag spike. Oh no. No gra ma definitywnie jakiś problem. I to z zapisem. I to z zapisem. Kamienna ściana. Dużo kamienia. Nadal budowanie. Stockmarket, to oni tutaj skupują sobie na razie kryształy. Czy kryształy? Kamienie szlachetne. O co jest? O to chodzi. What? What? Wow. Zobaczymy, co to jest, no. Jaka kuźnia. Wow. No nie powiem, to jest ładne. Jakaś kuźnia krasnoludów? Co to jest? No i to ładujemy na samochód tutaj. Rozumiem, że się sztabki odlewają. I tam ktoś jest. O. Czekajcie, czekajcie. Tu coś się zlewa. Na górze chyba kadzie. To jest wielki młot. Kadzie są tutaj. No. Bo my jeszcze nie wiemy, co z tym zrobić. Rysunki są niejasne. Tools and equipment. Bo wy tak gadatliwi to nie jesteście zbytnio. O, są przenośniki. Przenośnik pionowy. I właśnie o to chodziło. Tu drewnianych akwizorów akwilitra, rura z klotium. Klotiumt. Wiadro do oczyszczania, hełm górniczy. Magnes na patyku. Trzeci, co? Mistrzowski projekt wiertła z kamienia rdzeniowego. Ja
pierdziele. Ile to jest rzeczy? Dobra, czyli tak, w teorii. Czekajcie, prędkość taśmy, co? Gdzie tu się woda niby podłącza? Dobre pytanie. Potrzebujemy podnośnika pionowego i potrzebujemy pewnie podnośnika takiego zwykłego, prostego. Czyli około 500, no 600 w zaokrągleniu końców. I te przenośniki chyba były też normalnie dostępne w tym pierwszym mieście. O Jezu, ile tego jest tutaj. For sale. 7200. Wow. To jest tu. O, oh, touch lava. Hot. Hot. Ten achievement padł. Czyli rozumiem, że tutaj też możemy się normalnie bawić wydobywanie surowców, tylko nam trzeba wykupić 7200, to jest drogie. Już prędzej taki, wiecie, endgame'owy set. Wow. Dobrze, tu nie ma HP. Dobrze, że tu nie ma HP. No dobra, wracamy. Słupsko sobie jeszcze tylko umoczymy. I wracamy. Ciekawe. Można sobie też te przedmioty wyrzucać. Czyli tu mamy do wykupienia już taki endgame'owy statyw do wydobywania surowcy, statyw, no, do działkę do wydobywania surowcy i jakąś taką endgame'ową kuźnię w tym wszystkim. Tylko tak powiem szczerze, nie wiem jak z jazdą samochodem, bo jeszcze samochodu nie mamy żadnego. Może to jest błąd, może samochód powinniśmy mieć już w tej chwili, żeby sobie te surowce jakoś ogarniać, może to szybciej by poszło. Ale tutaj chyba naprawdę duże ilości potem już samorodków muszą iść, żeby się opłacało. Łooo, zdążyłem. I w górę. Żeby się opłacało tutaj wydobywać. Nie rozumiem, że podjeżdżamy samochodem, to się nam ładuje ładnie, ale... No ale tak czy inaczej. Jest to fajnie i pomysłowo zrobione. Jest to bardzo fajnie i pomysłowo zrobione. Jakieś ruinki. Nie chcę nic. No właśnie, może troszeczkę też brakuje mi tutaj takiej eksploracji. Jakiś znajdziek czy coś. To by nam ułatwiło rozgrywkę. Gdzie my jesteśmy? Tam zaczynaliśmy. Przechodziliśmy przez most. Teorii jesteśmy bardzo blisko. No ale zobaczmy, co jest i dalej tutaj. Co my tu mamy? Zetki? No nie, Rosjanie. Właśnie, już chodzi mi w sumie ten stream po głowie z Atomic Hearta. No, nie wiem, co jest za litera.
No, Hook wie co, Snowrune Falls? For sale. 7000, drogo! Drogaśno, drogaśno. Chodzi mi, to jest nie w ogóle dawno streamów już nie robiłem, ale to pewnie dlatego, że już w LoL'a nie gram. A w LoL'a nie gram i jakoś tak, powiem wam szczerze, no na tych streamach nie mam w co grać. Nie mam w co grać, a też wiadomo, odcinki jest łatwiej nagrać na zapas niż robić streama półtorej czy tam 2 godziny. Dlatego tych streamów jest tak mało. Tym Valheima nie ruszaliśmy od dawna. Dużo tych rzeczy jest. Może jakiś BSiege? Byśmy zagrali. No nie wiem, zobaczymy, ale na pewno jakieś streamy niedługo będą. O to się nie martwcie. No i patrzcie, wróciliśmy ładnie do naszego domku. Tak, ładnie na sam koniec odcinka. Może byśmy się tu przenieśli? Tak fajniej. Wow, co to tyle samolotków? Okej. Co tu się od Janie Pawliło? I mapę ja chyba jednak miałem w ręku. Bo mapy to ja tu nie widzę. Mapy tu nie widzę. Gdzie się zostawiłem w cholerę? Zostawiłem mapę. Zostawiłem mapę i nie wiem gdzie. Dobra, moi drodzy, ale ten odcinek będzie troszeczkę krótszy. Ze względu na eksplorację. Ja jeszcze tą mapę znajdę. Trzeba będzie tutaj to naprawić, bo nawaliło tych odłamków tutaj od cholery. W ogóle szczotka została jeszcze. Jeszcze wyjść nie wyjdę zaraz, będzie lipa. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się widzimy oczywiście w następnych odcinkach z Hydronir. Trzymajcie się. Hej, hej.